Siema, jestem FanMartu2009. W dzisiejszym odcinku kupujemy Ursusa C360 od Mafii Solec. No, to Mafia, opowiedz, jak ten traktor tutaj i dlaczego go sprzedajesz? No, sprzedaję go dlatego, bo to już no, od biedaka do kazaka ta 60 już jest niepotrzebna. To by się raczej bardziej przyda, bo ty już rozpoczynasz dopiero swoją przygodę. My sobie może kupimy jakąś 80 czy coś, albo ja nie wiem. No, po prostu możesz ją sobie wziąć. No dobra, a to za ile ona by mniej więcej poszła? No dobra. 20 tysięcy i jest twoja. No dobra. No, okej. Okej. No, tutaj widzę, że ładna jest ta 60. Tutaj wszystko wyremontowane. Opony, balonówki. No mi się przyda, bo akurat miałem prasować, nie? Oe, ona z prasą SIP mam dochodzi normalnie, jakby normalnie w swoim świecie była. No. Mogę ją odpalić? Tak. Tak, możesz, możesz. Spokojnie. Dobra. Jakby to sorry za to, że nie ma tych dźwięków, ale no popsuły mi się trochę. Naprawi się. No ładnie chodzi Mafia, ładnie. No dobra, tutaj teraz tutaj drzwi sprawdź, czy no oliwione wszystko jest, bo te drzwi, co są po drugiej stronie, to one dosłownie prawie cały czas są otwarte. Także ja nie wiem, czy one się tam nie zacięły. No te się ładnie otwierają. No i te też się ładnie otwierają, zamykają. No, tylko że daszek tam się trochę zepsuł, także właśnie dlatego zniżyłem ci cenę, bo to jest dosłownie ciągnik. Nówka. Mhm. Dobra, no to co, ja biorę ten traktor. Niech ci tam dobrze te pieniądze masz tutaj od razu. Niech ci te pieniądze tutaj dobrze za ten traktor służą. I ja go biorę. Dobra, to ja jadę. To pa. No i widzicie, kupiliśmy traktor od Mafii Solec. Ej, 10. No tutaj sorry, że nie ma głosu, ale troszkę tam się ten w farmingu. Naprawię to, bo to już niedługo będzie naprawione. Wydaje mi się, że już jak już będziemy robić po sąsiedzku, to raczej już będzie wszystko git. Także no. Idziemy sobie tą 60. No to i fajna 60 od Mafii Solec. Jak jeszcze zdążę, to możemy jeszcze nią trochę poprasować. To już bym nie robił wtedy odcinka raczej z prasowania. No, chyba że z belek. To zrobimy może taki dłuższy odcinek i zrobimy. Jeszcze sobie trochę poprasujemy. No tutaj dodałem ogólnie do 80 daszek Deluxe. Mówiłem, że właśnie tutaj się zmienił na biało. No i tura ogólnie je kupiłem. Czekajcie, cofnę ją trochę. Też jeszcze kupiłem przyczepę do jakichś tam, nie wiem, paleciaków albo czegoś. Dobra. Praca tutaj stoi. Otwarte wrota. Więc ty po nią jedziemy. Taka 60 nam się przyda tutaj. Trochę trzeba poprasować dla świn. Ona tutaj tędy wyjedzie. Mam małe przeczucie, że raczej nie. A wyjechała. Jeszcze przyczepy stoją. Czekajcie, wyjadę, pojadę na pole i będzie wszystko git.
Kurde, tutaj widzicie, trzeba byłoby... ciągnik tutaj ruszyć, by wyjechać. No i dobra, jest wszystko poprawione, także... to jedziemy. Tutaj ten, bo tutaj była tak licha słoma, że po prostu... no, po prostu skandal by tutaj było w ogóle prasować. Mafi solet było tutaj prasowane, to widzieliście, jakie tam były takie kłębki malutkie. Ten się na gospodarce mafi solet. Wiadomo, na serii. A, dobra, nie mi rozłożyć. No, i teraz możemy prasować. Trochę kostek tutaj dla tych świń. Trochę tych świń tutaj jest. Trochę im paszy kupiłem, ale ta pasza jest tak mało wydajna. Wydaje mi się, że te świnie dopiero jakkolwiek będą wydajne na następny sezon. Jak odłożymy tutaj trochę dla nich wtedy. Czyli wtedy wszystko pewnie dla nich będzie pójdzie. Więc tutaj na razie żadnych jakichś pól nie mamy. No, a tutaj ciężko nawet idzie tej 60. Ale to jest moc i power, także... nie wiem, ile tutaj byśmy sprasowali, chyba te dwa rządki. To już nawet z wami sprasuję, bo to jest naprawdę krótko. Dwa rządki, a reszta raczej przejdzie na prasowanko Bell. No i teraz hop tu. Jeszcze będę idziemy do końca. No i co? To był już raczej koniec odcinka, no to elo.